Aciu, Pani Jolu, spotykamy się na sesji do magazynu Viva. Wasza relacja według mnie jest takim fenomenem, bo tak naprawdę wiele dziewcząt jak dorasta, to chciałby się odciąć od tej mamy, zacząć swoje życie, a Wy wiele lat żyłyście razem. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to się udawało? No tak naprawdę całe życie, oprócz, nie wiem, dwa lata chyba mieliśmy, półtora jak roku. na początku wyprowadziłam się do LA, to chyba półtora roku miałam takie wolność od mamy i ona ode mnie, a później przyjechała do Los Angeles, bo moja siostra chciała się też przeprowadzić i nie pozwoliła, żebym ja z Martą same tam mieszkałyśmy, no to ona przyjechała do nas i została. To było ale, łatwe? ale wiesz co, to nie tak całkiem jest, bo jak ona tylko wyjechała, to ja już w ogóle jeździłam do niej co dwa czy tygodnie mm -hmm. na sprawdzian, co tam się dzieje, czy tam za bardzo nie chuligani. Zdawała? Zawsze egzamin, raz nie zdała egzaminu, tak przytyła, że myślałam, że ją uduszę. Była tak jakby trzy, trzy ażki razem, to sobie wyobraź, ile ona mogła ważyć, nie wiem na kilogramy. Jak szłam tak za nią z tyłu, jak patrzyłam na te szerokie plecy i na tę jej grubość, to miałam ochotę i tak przylać wtedy, bo sobie myślę, no no co ona ze sobą zrobiła. A to jestem zdziwiony, bo myślałam, że mama jest od rozpieszczania, gotowania i jeszcze zjedz jeden talerzyk, jeszcze jeden tak nie było. Nie, takich rzeczy nie ja. Ona zawsze miała filigranową figurkę, zawsze była super, zawsze chciała być modelką od mojego dziecka, zapisana na te wszystkie i balety, i modelskie szkoły, i gdzie tylko się dało. Także jak ja ją taką grubą zobaczyłam, myślałam, nie, i powiedziałam jej wtedy tak, słuchaj ale przyjeżdżam za parę tygodni, jak nie wejdziesz, tak nie będziesz tak wyglądać, jak wyglądałaś do tej pory, to cię zabieram stąd i koniec z Los Angeles swoich marzeń. Za, tam, dałam mm -hmm. jej trochę więcej czasu, nie to pamiętam trwało, już w tej chwili, schudno. nie pamiętam już jak to długo trwało, ale jak przyjechałam była z powrotem ta i wreszcie wzięła się, a tak, wiesz wiesz dlaczego to się stało? Ja powiem, bo ty tak gadasz, że, że masakra. E, nie, znaczy na początku, jak przyjechałam do LA to myślałam, że wiesz, każdy będzie chciał ze mną pracować, taka mm. będę rozrywana, że od razu będę szła do pracy. Amerykański sen. Tak i niestety nikt nie chciał tak naprawdę ze mną pracować, bo byłam za niska, albo za seksyjna, albo coś tam było, no i poznałam, zna, Kolegę, co ciągle z nim wychodziłam na kolację czy na lunch mm -hmm. i jadłam, wiesz, dessert, jadłam co chciałam, i myślę, że miałam wtedy małą depresję, że nikt, myślałam, że to tak łatwo będzie dla mnie, bo w Chicago byłam taka super, każdy mi mówi, jak ja jestem super, to, tamto. I przyjechałam do LA i zobaczyłam, poczułam ten reality, i myślę, że to jedzenie się lepiej czułam. Taką depresję chyba miałam małą, i to, mi, to mnie lepiej się czułam po tym, ale nie myślałam, że przytyję. I był taki czas, już zaczęłam, moje spanie były za bardzo bardzo już obcisłe, to kupiłam wagę i zobaczyłam, że no jest tak, chyba z 10 czy 15 funtów przytyłam. Ja nie więcej. Mama, nie było więcej, bo chyba pamiętam, tylko, że ja mam małe kości, dla mnie nawet 5 funtów przytyć to jest... Wyglądałam, że, że nie, że nie wyglądałam, wiesz, grubo, tylko taka, nie, no taki ogóle. pączuś ze mnie się nie, robi. Nie, no daj spokój, byłaś gruba, okropna. ale, mama. Anielu, ale dzisiaj jest pięknie, więc już zostawmy przeszłość.